Witam serdecznie. Rzeczywiście odgadnięcie, co to jest za miejsce, nie przysporzyło Państwu wielu trudności. Bardzo dziękuję za odgadnięcie. Rzeczywiście jesteśmy w Gdańsku. No ale co to jest za miejsce? Ciekawe. Zgodnie z opowieścią, 31 maja 1798 roku szczyt Oliwskiego Wzgórza odwiedzić miała pruska królowa Luiza, żona Fryderyka Wilhelma III. Wizyta tej 22-letniej, cieszącej się powszechną sympatią królowej, została uhonorowana w dość nietypowy sposób. Sąsiadujące z pachołkiem wzgórze zostało nazwane Górą Luizy, Luisenberg. Na jego szczycie wkrótce potem ustawiono obelisk ku czci królowej. Niecałe 100 lat później, mianowicie w 1889 roku, zbudowany granitowy pomnik zwieńczyła podobizna wzlatującego w powietrze pruskiego orła. Na płocie wyryto cytat z poematu Goethego, a całość otoczono metalowym płotkiem. W PRL-u przerobiono pomnik Luizy na monument Zygmunta III Wazy. Tak mówi Tomasz Struk z Wolnego Forum Gdańsk, który prowadzi stronę Stara Oliwa. A na samej górze, gdzie był kiedyś orzeł, zamocowano naturalnej wielkości głowę króla Zygmunta. Ale pomnik był regularnie dewastowany. Na początku lat 90. król stracił głowę. Pozostały jeszcze na krótko tablice z napisami. Dzisiaj, jak widzimy, pozostał tylko wysoki cokół, bezimienny pomnik. Miasto stawia nowe pomniki, a zapomina o tych, które są. Wprawdzie Zarząd Dróg i Zieleni obiecał ustalić pod koniec tego roku budżet i rozpatrzyć kwestię remontu tego monumentu, ale rok się kończy i nic się nie zmienia. Może w przyszłości zobaczymy. Serdecznie zapraszam do odwiedzin mojej strony. Adres jest podany w tym miejscu na dole. Serdecznie jeszcze raz zapraszam i dziękuję za uwaga.